Jest ze mną dzisiaj tutaj pani Hanna Śleszyńska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Serdecznie pozdrawiam. Wspaniała i wszechstronna aktorka. Czy rola Judy wymagała od pani jakiegoś specjalnego przygotowania? Może przygotowania, uprzejmie, że było tak, przygotowania, no na pewno każda rola wymaga pracy i przygotowania. Już ją od jakiegoś czasu gram, więc też już jakoś tak się tak przygnęła trochę do mnie, już się z nią czuję wygodnie, chociaż rzeczywiście zawsze jak mam dłuższą przerwę, to umieram ze strachu, czy wszystko pamiętam. Natomiast tak jakoś starałam się ten tekst ocalić i grać i nie odkładać tej sztuki, bo nieraz sztuka schodzi po prostu z afisza i niektórych bardzo żal. I to jest taka sztuka, którą bym chciała grać i grać i grać. Czy ten czas pandemii, zamknięte teatry, brak kontaktu z widzem, możliwość grania tylko online jakoś wpłynął na panią? No na nas wszystkich potwornie, to bardzo tęsknimy za publicznością i przecież widzowie też chcieliby już się wyrwać z domu, pójść do teatru, pójść do kina, pójść na koncert. My, aktor jak nie gra, to taki się czuje bezużyteczny, jakiś taki nagle, że traci na wartości, że nie wie, czy pamięta wszystko. Na przykład sztukę, którą gramy w Teatrze Szóste Piętro, na którą serdecznie zapraszam. Będzie można w czerwcu, jak wszystko dobrze pójdzie, ją zobaczyć. Nie graliśmy właśnie równo rok. A to jest sztuka, w której gra 12 osób, które są piosenki, wspaniałe kostiumy, peruki, piękna Lucynda na szóstym piętrze. I ja w tej chwili mi się wydaje, że nic nie pamiętam. Oczywiście będą próby wznowieniowe, ale jest coś takiego, że jak się ma w użyciu wszystko i jakby normalnie gra codziennie, poza tym no w ogóle z rytmu, tak jak wszyscy jesteśmy wybici, no to już wybitnie aktorzy teatralni, którzy wieczorem jesteśmy przyzwyczajeni, że przychodzimy do teatru, od tej godziny 18 już nam narasta ta adrenalina, o 19 wychodzimy na scenę, a tutaj no ta jesień to była chyba dla wszystkich ciężka. Wszyscy się skarżą, że przytyli, że kilogramów przybyło. No i ta taka właśnie, taka tęsknota za pracą. No troszeczkę w wakacje trochę było seriali, dzięki temu jakoś żeśmy się... No potem już próby są też w teatrach, no i cieszymy się z połowy widowni, bo dzisiaj połowa, ale jaka wspaniała właśnie, połowa, bardzo. No wspaniale, w ogóle od pierwszego wejścia poczułam, że właśnie są fajni widzowie, że jest fajna energia, że słuchają, że się śmieją, że reagują i naprawdę nie czułam dzisiaj, że to jest pół widowni, bo zdarzyło mi się w październiku grać dla takiej nawet ćwiartki widowni, to było rzeczywiście no już tak kilkanaście osób, a tutaj jednak czułam, że ta widownia jest. Był kontakt wspaniały, także bardzo się cieszę, że mogłam. Dziękuję za zaproszenie, że mogliśmy tutaj wystąpić właśnie z tym tytułem. Mam nadzieję, że widzowie też, wydaje mi się, że ten wieczór był tak pozytywnie odebrali, zresztą to słyszałam. No i życzę po prostu nam wszystkim, żeby tak dalej, żeby... Jak najdłużej otwarte. Właśnie, teatry. Jak najdłużej teatry przy pełnych widowniach. No to są takie życzenia nasze, tak. Na wyrost może trochę w sytuacji, w której... No ale by się spełniło, trzeba być, znaleźć sobie tę pozytywną energię, żebyśmy nie zwariowali wszyscy. Będzie dobrze, w końcu wszystko minie i myślę, że po prostu już można zaprosić, mam nadzieję, że tak, do wszystkich teatrów, do Teatru Kwadrat, do Teatru Kapitol, w których gram, do teatru właśnie Szóste Piętro. Od razu zapraszam Państwa, no i serdecznie naprawdę pozdrawiam i dziękuję za dzisiejszy wieczór. My również dziękujemy bardzo. Dziękuję.